Hej, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Diablo 4. Powracamy do kampanii, gdzie dalej będziemy śledzić główny wątek fabularny. Podejmujemy go w tym samym momencie, w jakim skończyliśmy ostatnio. To znaczy, jesteśmy po pierwszym podążaniu śladami Lilith i mamy się zgłosić do Katedry Światła, do Pradi. Pójdźmy tam od razu. Zobaczymy, jakie nowości dla nas oferuje. Co my tu mamy? Aha, od razu na górę, dobra, bo znacznik był tutaj. Myślałem, że tu nas coś czeka. Ale jednak nie. Dopilnuj, by kuchnia była gotowa na jutrzejszą uroczystość. Święci aniołowie, wróciłeś! Wielebna matka musi o tym usłyszeć, lecz udała się do Korvalar. Tam musisz ruszyć. Przepowiednia Inariusa się wypełnia. Wkrótce będzie wolny i opuści sanktuarium, aby odzyskać należne mu miejsce w niebiosach. Nie wiem, czy anioł cierpiący na PTSD jest dobrym kandydatem do powrotu do jakiejkolwiek rady. Nie wydaje mi się. Korvalar, tam musimy już. Albo zbłąkanie, poszukać Neyli w Mistralowym Lesie. Myślę, że zrobimy sobie to na początek, bo mamy raz, że mam bliżej, a dwa, że będzie ciekawie odkryć kolejne obszary. Dokończmy jeden wątek, nim podejmiemy kolejne. Ja chcę zrobić wszystkie zadania główne w regionie. Także ruszmy śladami Neyli na początek. A potem pójdziemy do Korvalar. Nie będę zwiększał poziomu trudności na razie. Odpowiada mi obecny bardzo. Wyruszamy. Ach, przygoda. Świetnie mi się gra. Mam nadzieję, że też tak będzie. Spałem 4,5 godziny od wczoraj, ale wystarczy mi. Później się zdrzemnę jeszcze w ciągu dnia, tak żeby móc wieczorem i w nocy znowu nagrywać wydanie. Zwłaszcza, że spodziewam się sporych problemów z połączeniem wieczorem, jak wszyscy ruszą do... rzucą się do gry. Ale myślę, że sobie poradzimy spokojnie ze wszystkim. Bez większych obaw. Ja takowych nie posiadam. Dobra, idziemy. Fajne są te chrzęsty broni. Każdy dźwięk jeden. Napawam się tym, naprawdę. Napawam się tym w grze. No, tu inny gracz szaleje. Na 9 levelu. Jakby jakieś wydarzonko się pojawiło, to sobie zajdziemy na nie. Aczkolwiek nie widziałem już jakiś czas spory. Żadnych wydarzeń. O, dwóch barbarzyńców. Chwileczkę powalczymy. Mało furii. Dobra. Kolejne zadanie poboczne, którego na razie nie ruszam jednak. Nie ma we mnie furii. Ach, fajnie się ich na dwa hity zdejmuje. Lubię to. O, jest wydarzenie jakieś. Zobaczcie, zrobimy sobie po drodze. Czemu nie? Czemu nie? Jeszcze żadnego nie robiłem w sumie. A zawsze jakieś dropy fajne może z tego wypadną. Dosyć syfonek śpią, czyli musimy ich w obrębie tego obszaru zabijać, dobra. Się robi się. Wszystkie syfony trzeba nasycić, jak nie mam. Dobrze. Poradzimy sobie chyba. Jeden już się chyba nasycił prawie, wygląda. A, tu jest poziom tego w pomniku, widać. Już prawie do łba mu doszło. Okej. Okay. Next. I jazda. Napełniajmy krwią syfonę. Chyba zdążymy. Jest jakiś specjalny przeciwnik tam, widzę. Chodzi ulicę koło drogi, chodź to tu. Cwaniaku. Dobra, kolejny załatwiony i korona włóczęgi nam wypadła. Chodźcie tu. Wszystkie wargi. Górne i dolne. I inne też. Zobaczcie, dzieci. Do ataku. Nie dość furii? Oczywiście, że dość furii. Ale się wścieka i przyjemnie, słuchajcie. Fenomenalnie się gra w Diabolo. Mam nadzieję, że nigdy nie zrobicie tego pay to win Blizzard, bo będę... nie wybaczę wam tego po prostu. Absolutnie wam tego nie wybaczę. Kurde, jak on sprytnie ucieka. Ale my jesteśmy sprytniejsi. Ostatni już, gagatek. Dobra, zbieramy nagrodę. Szkoda, że ten drugi nie przyszedł, ale fajnie. Mamy wreszcie lepszy pancerz. Uła, dużo fajniejszy. No i sympatyczne. Od razu człowiekowi lepiej. Pozbierajmy sobie tutaj z trupków wszystko. Drobne spadki klatek i wydajności, nie wiem dlaczego. Mają miejsce, zaraz się to ustabilizuje, mam nadzieję, szczerą. Nie ukrywano, już jest lepiej, dobra. To jakieś problemy z oczytywaniem obszarów, po raz pierwszy. Poradzimy sobie z tym, spokojnie. Nie będę każdej jednej beczki rozwalał. Zamiast tego postaramy się zrobić to, co należy. Bandyci, pamiętam ich pety.
Dobra, już nowe budki sobie zbierzmy. Chociaż tych białych czy warto je zbierać? No jeszcze warto, bo dalej mają lepsze staty niż nasze itemy. Dobra, wszystko na początku zbieramy w takim razie. I porównujemy sobie staty. No właśnie, bo nawet białe przedmioty mogą okazać się lepsze niż to, co mamy. Na razie ołtarz Lilith nie zbieram. Jeżeli jakiś okazjonalnie znajdę, to zbiorę. Ale specjalnie po nie nie będę się udawał na pewno. Idźmy do Neyreli, przepraszam. Zawsze wspominam akurat na tyle. Dobra, mamy jej tu poszukać. Znajdziemy. Pewnie jest sporo kłopotów przy okazji. Wark także. Dobra. Okej. Okay. Co my tu mamy jeszcze? Skrzynka. Zwykła, może coś wypadnie fajnego. Drzewce. Upiór drzewny konkretnie się nazywa tutaj. Poszukajmy jej, gdzie ona może być? Ktoś w tym okręgu zapewne. O, idę, nie to perki. To jest jakaś postać niezależna czy inny gracz? Trudno powiedzieć w zasadzie. Pozbierajmy nosinki jak najbardziej. Nie to perze lecą aż miło, słuchajcie. Padają jak trupy. Padają trupem, w sensie. No, fajnie. Napędziłem to. Idziemy tam do góry. Myślę, że to tu trzeba iść. Tam, gdzie ustawiliśmy sobie sam znacznik. O, ruda. Świetnie, tego potrzebuję. Czy kawałki żelaza też. Co? Relikwiarz otworzyłem. Niewiele tam było, z tego co pamiętam. Kolejna ruda. Ją pozbieramy. Te spadki klatek niezrozumiałe są to tam. Ale myślę, że to doczytywanie nowych obszarów tak wygląda. Później już powinno być tylko lepiej. Wzięty do ludzi, burzowy wargu. Co to? Posąg z trzema twarzami. Ciekawe. Nawet bardzo. A tu co mamy? A, proszę. Weźmy tego gaju od razu. Zbłąkanie. Zbłąkanie. Idźmy śladami Neyreli. Zobaczymy, co nas tu czeka. Skrzynki zapieczętowane, których nie jestem w stanie otworzyć. Żadnych przeciwników na razie. No, duchy. Duchy słabo wyglądają ogólnie. Nie podoba mi się. Mogły lepiej wyglądać. Za bardzo przypominają te awatary Lilith ze wspomnień. I może dlatego mi się to tak bardzo nie podoba. Bo o ile nie lubię recyklingu asetów bardzo po prostu w ramach tej samej gry. Nie daj Boże innych uniwersów Blizzarda. Tak jakby tu zeblingi biegały z StarCrafta mniej więcej. Nie lubię, jeżeli się dwa rodzaje asetów porównuje. Przecież tam Lilith nie była duchem. Więc to troszkę wybija z immersji, wydaje mi się. Potłuczemy ich tu wszystkich, ponabijamy levele. Poszukamy lepszego lootu oczywiście, bo na to gra polega. Ale jednocześnie wykonamy główne zadanie przy okazji wizyty tutaj. Dobra, toporek też zamienimy. Lepsze generowanie furii powinniśmy mieć tym samym. Tłuczemy tych wszystkich gagatków, tak jest, na drodze. Dobra. Żadnej legendy jeszcze, od wczoraj mnie dropnęło, ale dopiero 11 poziom mam i zrobiłem dwa zadania, więc czego ja oczekuję w sumie. Spory ten zagajnik, będzie trzeba trochę połazić, ale damy radę. Nie takie rzeczy robiliśmy, wszakże. Ach, ten motyw muzyczny jest genialny. Miecz dwuręczny, rangę 3, dziękuję. Świetnie, plus 3 do 6 do obrażeń. Procent 6, to bardzo dużo. Jest kapliczka, weźmy sobie. Czego? Ochrony. Dobra. No i co, nie ma tu walki żadnej, więc ta kapliczka trochę tak nic z gruszki, nic z pietruszki, ale przyspieszyłem na niej, zobaczcie. Taka prędkość poruszania odpowiadała mi bardziej. Nie można mieć wszystkiego zapewne. Kasujmy ich. Udało mi się uniknąć ataku całą porę. Te widma dość uporczywe ataki mają, przyznajmy. A to on z moździerza walił. Elitka, dobra. Teraz go uspokoić, moim zdaniem. Jest wyzwanie na odpowiednim poziomie, jak na razie dobrze się bawię. Z takimi ustawieniami poziomu trudności, nie będę ich zmieniał. W dół już nie mogę, ale wyżej też nie ma sensu, moim zdaniem. Jest płynnie i o to mi chodziło przy pierwszym przejściu. Do widzenia. Kuferek, elegancko, tunika nowa, zobaczmy. Słabsza oczywiście, bo nie jest rzadka, mamy rzadką. Co ona daje w ogóle za premię poza tym? Ciernie daje i odporność na zimno, to się może przydać, zwłaszcza w trzaskanych szczytach. Może nam przydać ta właściwość, wspaniała. Idziemy dalej, chyba w lewo najpierw, zróbmy dookoła to, a potem może tu, bo to... Tak, to jest skończone, widać, się zagajnik się tu kończy, od noga. Dobra, nic więcej tu nie ma. Dzięki temu, że zajrzymy w każdy kąt, będziemy na bieżąco wyekwipowani pod nasz level. Hop!
A nie, to nie jest, to jest zjazd. No dobra. Miałem niezły zjazd. Furię dość długo utrzymuje barbarzyńca. Fajnie, że to zbufowali, bo on miał ogromne problemy. Chyba zmieniono to od premiery gry, to znaczy między testami serwera ostatnimi, a premierą gry w tej wersji. Myślę, że dodano trochę generowania furii, poprawiono to. Mi się naprawdę nie kończy, kiedy potrzeba, a tylko dwóch max 3 przeciwników rąbiemy na raz. Te uniki dalej mi się bardzo podobają, świetna sprawa. I łup go. Musimy tornado troszkę rozwinąć za chwilę, jak skończymy za krzykiem, żeby więcej obrażeń już zadawało, bo zaczynam... Furii mam dosyć, ale obrażeń bardzo mało zadaje, tak naprawdę. Żółtego nic nie drobnie, za fajnie było. Wywalmy te białe przedmioty w zasadzie, to jest złomi szmelc dla nas już teraz. Niepotrzebny, chyba że mają lepsze staty, to zakładam od razu na siebie, ale nie wydaje mi się, aby miały mieć. Do widzenia, upiorze drzewny. Zbadajmy wszystko i wrócimy na ścieżkę, którą kieruje nas gra później. Buty włóczęgi, a czy są lepsze od moich? Nie, są takie same, więc nie potrzebujemy ich nosić. Szkoda miejsca w ekwipunku, żeby nie latać do miasta co chwilę. No, chodź. Do widzenia. 12 poziom, dziękuję. Dobra, rozdajmy punkcik. Myślę, że czas, to już mamy zrobione. Dobra, myślę, że czas zainwestować troszeczkę w tornado teraz, żeby było lepsze. Miało lepsze staty, bo za mało obrażeń zaczynam zadawać. Samo tornado, żeby zwiększyć jego obrażenia. Koszt furii też troszkę wzrośnie, myślę, ale jestem w stanie ponieść te koszta. Konieczne. Topór? Lepszy czy gorszy? Gorszy, więc do złomu leci od razu. Sporo tych białych przedmiotów zwykłych leci. Ciekawe, czy runy w przyszłych sezonach będzie można mnie wkładać. Bardzo jestem tego ciekaw. O, nie zdążyłem, ale nie zadał mi dużo obrażeń, wbrew pozorom. Jestem jeszcze gotów. Nie było tak źle. Z tych lecą głównie złoto. Rzadko przedmioty padają ze skrzynek raczej. O, nowe spodnie lepsze, fajnie. Coś jeszcze na zmianę? Nie. No to idziemy. O, tu mamy główną zadarko, uwaga. Jesteś ofiarą prymitywnej szarady zaprojektowanej przez chora Dreamów. Portal pomoże ci uniknąć tej żałosnej pułapki. Mam swoją teorię na temat tego, kim może być wilk. Chcemy wejść do portalu za nim? Jeszcze tam wszędzie nie byłem. Nie ufam takim wilkom. Dobra, może idźmy za nim. Idźmy za wilkiem. Zobaczymy, gdzie wyjdziemy. Spokojnie. Nic ci tam nie grozi. Och, ten motyw muzyczny, słyszycie to? Tristram. Genialnie. Wizja Tristram, poziom 12. Jest Deckard Cain w klatce. Kim jesteś? Kimś w rodzaju wielbiciela. Uratowałem cię w górach. Straciłeś konia i ukryłeś się w jaskini. Zamarzłbyś na kość, gdyby nie ja. Dlaczego mi pomagasz? Och, to dosyć oczywiste. Chcesz powstrzymać Lilith, a ja liczę na to, że ci się to uda. Ale nie dasz rady, jeśli będziesz słuchać chora Dreamów. Co teraz? Ich ścieżka zawsze prowadzi do ognia i śmierci. Czyje to symbole? Nie jestem w stanie powiedzieć. Już ci wystarczy. Otwórz drzwi. Ach! Groteskowo naprawdę się robi. Trochę jak z obrazu Gigera, słuchajcie. Dlaczego mówisz mi to wszystko? By cię ostrzec. Pewnego dnia chora Dreamowie popełnią błąd. Lepiej by cię przy nich nie było, gdy do tego dojdzie. Ten portal przeniesie cię do dziewczynki, której szukasz. Zobaczcie, jaka rzeźnia. Coś pięknego. Znaczy, coś pięknego. Oczywiście jako tło, narracja. Trochę jak z The Thing, trochę jak z Gigera obrazu. Podoba mi się bardzo. Idźmy dalej. Pozachwycałem się, jeżeli tak będzie... Jeżeli odwiedzimy piekło w tej grze, to będzie super. Idziemy dalej za nią, szukajmy jej. Hej, Relo! Tu jesteś!
Ja jestem i spadek klatek też tu chyba był. Chyba pomyliłam drogę. To samo przytrafiło się wcześniej mnie i matce. W tym miejscu kończy się szlak do krypty, więc musi być gdzieś w tych lasach. Zaufam jej wyjątkowo. No to idźmy. No to idźmy, nie zwlekając ani chwili. Ciekawe, czy nas przeciwnicy zaatakują. Dobra, już mam odpowiedź na swoje pytanie. Szkoda, że nie odzyskuję punktu furii za trafienia tak szybko, jakbym chciał, niestety. Mocno biją tu. Zaczyna być ciężko, ale damy radę. Poradzimy sobie. Oni co prawda na 11 poziomie tylko są. Ciekawe, czy jest kara do jak wchodzę zabijanie przeciwników poniżej levelu. Myślę, że jest. Myślę, że jest jakaś kara. Idźmy dalej. Ja sobie tylko łyknę kulkę. Nigdy nie dość ich. Pamiętajcie. Później ilość ładunków nam się poprawi, mam nadzieję. Bo są z trzema twarzami. Mhm. Zadanie ukończone. Dobra, udaj się do krypty Horadrimów. Czyli dalej mamy iść, tak? Tędy, okej. Już rozumiem. Ścieżka wygląda teraz inaczej. Awesome, był źródłem iluzji. Dobra. Muzyka, och. Diablo, dziękuję ci, jak ja czekałem na tą grę, jak ja się cieszę, że w to mogę grać wreszcie, słuchajcie. Jestem oczarowany, naprawdę, ja jestem psychofanem tej serii. Nie widzę wad, widzę tylko niebezpieczny potencjał monetyzacji i pay to win. Jeżeli gracze Diablo Immortal przejdą tutaj, to będzie katastrofa, słuchajcie. Razem z tymi wielorybami, którzy wydają połowę wypłaty na pay to win. Jeżeli tak będzie, to ja się wycofam z PvP i z wszystkich innych aktywności, które są kompetytywne, żeby nie irytować ludzi po prostu. Ja się świetnie bawię, walcząc z przeciwnikami. Ale nie traćmy nadziei. Potrzebna nam jedna księga, jedno zaklęcie, które pomoże nam przekroczyć Czarne Jezioro i powstrzymać Lilith. Dobra. Spróbujmy. Zamknięte. A co z tamtym przejściem? Już właśnie tam idę przypadkiem, tak się składa. Kociołek pokryty rdzą. Uwaga, przeciwnicy! Nie spodziewałem się tutaj. Nie pamiętałem, że tu byli w zasadzie, bo to przecież w becie też było. Kurwa, kolczo szczury, zobaczcie! Kolczo szczury, przepraszam. Dwójki, ale fajnie. Są. Miło was spotkać, aż mu oko wypadło, jak makrela wygląda, słuchajcie. Co my tu mamy? Otrzymane przedmioty, pomniejsze wersety i zaklęcia. Dobra, zawieźmy, to jest przedmiot fabularny, jak nie mam. O, nowy hełm lepszy, nie zauważyłem. Dobra, wszystko uaktualnione mamy. Jak mi się świetnie gra w ciebie, Diablo. To zostało spisane szyfrem Horadrimów. A tutaj na drzwiach mamy ten sam symbol. Mam pewien pomysł. To prawda? Zobaczmy. Lepiej się trochę odsuń. Nawet nie ma potrzeby tego mówić. Chess, beef, chat. Brzmi jakby chińszczyzna zamawiała. Nie zatrzymujmy się. Chess, beef, chat z nudlami, poproszę. Matki. Ach, ta muzyka. Hey, zaczekaj na mnie! Cieszę się, że Matt Ullman wyjątkowo nie robił ścieżki dźwiękowej tej gry, bo on zaczynał kopiować samego siebie. Już w Torchlight'cie to było powtarzalne jak dla mnie. Tutaj po prostu oprawa audiowizualna to jest Oscarowa rzecz, Oscarowa rzecz. Jeżeli Oscar wam to mówi, to naprawdę tak jest. To taka sama pieczęć jak wcześniej. Powinna ustąpić bez problemu, ale po co ktoś miałby jej tu użyć? Zaraz się przekonamy. Oczywiście. Nic nie może powstrzymać naszego pościgu za Lilith. Otworzę drzwi. Pójdzie nam szybciej, jeśli się rozdzielimy. Pod warunkiem, że zostaniesz po tej stronie drzwi. Niech będzie. Czego właściwie szukamy? Nie wiesz? Książki, zwoju albo czegokolwiek, co pozwoli nam przedostać się przez Czarne Jezioro. Dobra. Niech tak będzie. Skoro mówisz, że tak trzeba. Chess, beef, chat i ryż, poproszę. Dobra, idziemy, nie ma się co czaić.
Dość niezły ogląd pola walki mamy. Tu będą pewnie jacyś przeciwnicy, których się nie spodziewam. Genialny design lokacji jest tak, że naprawdę zasługuje na pochwałę. Już nie mówię o prawie dźwiękowej, to jest fenomen sam w sobie. Niezłą zabawę musieli mieć w Blizzardzie, tłukąc te szklanki, waląc tymi garnkami, czy cokolwiek innego tam robić dla uzyskania takich efektów dźwiękowych niesamowitych. Słyszę wrogów. Widzę wrogów. Demony. No tak. Sam to powiedziałem, pierwszy. Lubię, ale genialnie ci przeciwnicy wyglądają. I jedziemy ich. Jest moc, jest siła. Trupi łucznik płonący, teraz jest martwy. Nie tylko płonący. Muszę czekać. Teraz już tylko tornado będziemy wzmacniać. W nadziei, że niedługo będziemy więcej obrażeń zadawać. Na razie więcej przy użyciu podstawowej umiejętności zadaję na sekundę, bo to szybszy jest ten atak po prostu. Ale nie zrażam się zupełnie. Szukam przedmiotu przy okazji, ale nie widzę tu nic do rozbicia ani przewrócenia. Raczej widzę wyskakujących przeciwników zewsząd. Co my tu jeszcze mamy? Nie jestem jeszcze gotów. Dobra. O, idzie ciemiężycie. Pan Czeluści, zobaczysz. Genialnie wyglądają przeciwnik. Szkoda, że trupy nie zostają. Czasem zostają, wydaje mi się, ale rzadka. Płonąca siostra. Idźmy tędy, oczyszczajmy pomieszczenie po pomieszczeniu, bo to nasze doświadczenie i przedmioty, nie zapominajmy. Sukup do mną leci. Leżeć. Genialny jest design tych sukubów. Bo właśnie te skrzydła i głowy wyrastają w ogóle. Dobra, do góry? Tak, do góry i w lewo, aż do przejścia. Dalej, hop. Jeszcze mam jeden ładunek uskoku, ale niedługo odblokuję dwa, mam nadzieję. A, większość one-shotujemy podstawowych przeciwników, ale będzie tylko trudniej. Mam tego świadomość, oczywiście. Elitka. Nie będziemy tak łatwością ciągle ich bili. Nie łudzę się. O proszę, kusza, jak miło. Dla postaci, która z nich nie korzysta? Od razu człowiekowi lepiej. Rzucimy ją do skrzyni, może łotrzyca sobie weźmie za którymś razem. Nie potrzeba wszystkich rozbierać przedmiotów. Muszę czekać. Część schowam do skrzynki na pewno, bo łotrzyca będzie moją drugą postacią. Nie wiem, czy zrobimy jeszcze tutaj, czy na sezonie. Może na sezonie zrobimy ją po prostu. Muszę czekać. Te podstawowe przedmioty i tak nie mają aż takiego znaczenia, wbrew pozorom. Do 50 poziomu to jest... zbieramy co mamy po prostu. Oho, uwaga, czeka nas walka, nawet nie spodziewałem się tego. Heroldka Lili. Dobra, to pobijmy ją po pysku, proponuję. Oj. Założymy się. Pana? Mocno bije, ale chyba damy jej radę. Dawaj, droga. Uwaga na ataki z tych posągów. Zaraz znowu, zmocnimy się, uwaga. Teraz ją. Już prawie połowę życia jej zbiliśmy. Uwaga, atak szykuje. Silniejszy widzę. Mocno silniejszy. Nie jestem jeszcze gotowy. Palmy ją, połowie. Już połowa życia jej spadła, teraz pękniesz. Bez żadnych poradników gra się świetnie, naprawdę. Pamiętam jeszcze jak w becie się grało po prostu, a teraz po prostu w inną umiejętność zainwestowałem i gra mi się świetnie. Nie jest dość za trudno, ale jest dość wymagająco. A to dopiero początek, wiem, że będzie coraz trudniej, zwłaszcza jak nie będzie nam zrobić. Legendarnie i nie tylko. Uwaga. Czorta. Śmieszczę się nazywa. Boss fighty są genialne, słuchajcie. Fajnie, że są różne mechaniki, których trzeba się nauczyć ataków przeciwników także. Ja wiem, nie zwanshotowało. No, umieraj. Dobra, hełm nowy. Świetnie. I książkę mamy. Lepiej pokażę. O, jeszcze lepszy hełm. Dobra, idźmy do niej. Zostawmy jej. Ten portal nas chyba na początek zabierze, pod ziemi. Mam taką nadzieję. Byłoby fajnie, gdyby to przyspieszyło transport nasz. I tak właśnie się stało, super, idźmy do niej. Zobaczymy, dokąd drugie drzwi prowadzą za chwilę. Coś mi się wydaje. Mam nadzieję, że poszło ci lepiej niż mnie.
Tak jakby. Ciekawe. To księga autorstwa Horadrimów. Opisuje zaklęcia i teorie stworzone przez Ratmę, pierwszego nekromantę. To nie tego szukamy. Nie, ale możemy jej użyć. Na pewno jest w niej zaklęcie, które pozwoli nam przyzwać moją matkę. Poznała rytuał pozwalający przekroczyć Czarne Jezioro. To na pewno dobry pomysł. Nie mamy innego wyjścia. Moja matka nam pomoże. Spotkajmy się na miejscu. Widzę tu Kozłoluda, na którym eksperymenty prowadzono. Zdecydowanie. Początki badań, czyli już mam stąd wyjść, tak? A dokąd druga droga prowadzi, że tak spytam? Jakiś amulet mi wpadł, widzę. 4 odporność na wszystkie żywioły, porównajmy sobie. I redukcja o, lepszy jest, to zakładamy oczywiście. Tamten się zmieli. Chociaż to tylko niebieskie przedmioty, ale my dopiero zaczynamy się zbroić. Dobra, tu nie mamy co iść, już widzę. Nie ma co iść tutaj. Idźmy w takim razie do zadania dalszego. Przy okazji, może jeszcze nie potrzebuję, nie potrzebuję jeszcze iść to. Fajnie, że dropi tak mało przedmiotów, jestem szczęśliwy. Mam nadzieję, że później to nie zmienia, ani tempo rozgrywki, bo jest genialne i odpowiada mi idealnie. Nie ma potrzeby tego przyspieszać, Blizzard. Jest świetnie, nie psujcie tego po prostu. Dokąd teraz? Chyba musimy się udać do Korvalar. Nie ma innego wyjścia, no to ruszajmy. Możliwie najszybszą drogą. Innych zadań nie widzę tutaj, żebyśmy mieli. Tak, zdecydowanie nie widzę na razie innych opcji. Zobaczymy, dokąd poszła. Porozmawiaj z wierną matką Pradią w Korvalar. Ruszmy tam zatem. Przeciwników. Dobra, Ruda sobie zbiorę, ale nie będę z każdym jednym walczył. Przydałby się ten koń, wiesz, koleś, szkoda, że od początku go nie ma. Nie rozumiem trochę tej decyzji, zwłaszcza przy... mając na uwadze rozmiar świata gry. Dobra, tylko na jakieś wydarzenia i pozbieranie tych się będę zatrzymywał. I jeżeli mnie otoczą, z każdym jednym przeciwnikiem nie ma sensu walczyć, bo nam czasu nie starczy na wszystko. Chyba, że staną nam na drodze jak teraz, to co innego. Dobra. Bardzo silny, skubany był. Trzeba mu przyznać. Jakby się jakieś wydarzonko pojawiło, to wtedy mało tych graczy spotykałem. No i dobrze. Na razie nie potrzebuję, zwłaszcza w kampanii. Ach, fajnie się gra. Nie jestem jeszcze gotów. Dobra, dołączamy. Dobra. Fajna różnorodność jest, nawet w ramach jednego biomu i tego samego obszaru, aktu, jak to nazywać, jak chcę. Zamierzam. Jakkolwiek by tego nie nazywać, chciałem powiedzieć. Niedospanie robi swoje, wybaczcie, ale... Jest, ale moja radość przewyższa moje zmęczenie, poza tym spałem prawie 5 godzin. Gotów. To nie jest mało, jak na standardy ostatnich tygodni, przy fali upałów dla mnie. Tutaj śnieg znowu się pojawia i fajnie. Niektóre obszary się dotrzymują bez problemu, a niektóre jednak krótko, krótnie tam. Co i róż. Przemielmy to towarzystwo. Dobra, fajnie. Zawsze trochę golda. Ile mamy złotoż? No, prawie 20 tysięcy. Na ulepszenie... O właśnie, teraz chrupnęło mocno. Poczekaj chwilę, niech się doczyta wszystko. Dobra. Gram w trybie... jakości DLC, nie chcę zmieniać go do wydajności, bo całkiem sympatycznie mi się gra. Ojej, ale spadki klatek są znaczące na niektórych obszarach. Niestety. Zwłaszcza przy dostosowaniu nowych lokacji. No nic, później obejrzymy już cały świat gry. Myślę, że będą w pamięci sztucznej inteligencji w DLC-ie korzystać także. Genialne jest to, że zadaje obrażenia tylko tym, których rzeczywiście trafia broń. Właśnie dla tego systemu też, między innymi wybrałem barbarzyńcę. Tego i wielu innych mechanik, jakie ma w swoim arsenale. Nowy obszar, fajnie. Ostatecznie odwiedzimy i obejdziemy i tak wszystkie. Na razie tylko biegamy. Oj, coś odblokowaliśmy a propos. Co tam było nowego? Coś w klanie? Prośby o dołączenie, któż tam stanął? Nemedis 666, zobaczymy kto to jest. Zobaczymy kto to jest, polecam wszystkim przez Discorda dołączać, tak jak mówiłem.
Chcę krótką rozmowę przeprowadzić, ale to nie jest żadna rozmowa kwalifikacyjna ani próba, nie zrozumcie mnie źle. Chcę po prostu poznać motywację każdego gracza, który chce dołączyć do nas. Nie chcę, żeby byli rozczarowani po prostu oficjalni gracze, na przykład tempo im nie odpowiada rozgrywki, albo że ktoś powie, że lamimy, bo on chce grać trudniejszy content i to szybciej, dobrze. Dlatego właśnie chcę to ustalić, żeby wszyscy byli zadowoleni. I żebyście i wy, i ja mieli pewność, że to jest miejsce dla was, nasz klan. Ale zapraszam wszystkich widzów, naprawdę. Zapraszam naszego Discorda, linki w opisie. O, mieczek nowy, fajnie. Jednoręczny, przyda się pod... Tornado? Nie, bo pod tornado czegoś innego używa. Przyda się na statystyki, żeby nam podbijać. U, palownik to taki mocniejszy już zawodnik jest. Klanek krwi, muszę przyznać. Naprawdę, sympatycznie mocniejszy. Niech mu będzie skubańcowi. To fajnie, jak na dłoni widać nowe przedmioty. Na dwa miśki symfonia. Dobra, i nowy poziom. Dziękuję za skóry i nie tylko. Oczywiście rozwiniemy tornado, tak jak obiecałem. Chcemy zwiększać obrażenia tej umiejętności w najbliższym czasie. Idźmy do Korvalar. Już niedaleko, myślę, już niedaleko. O, elitka, fajnie, może coś drobnie. Może nie. Sądzę, że tęgi, dobre i to. Ale ekipa? Uniknąłem ich dzięki lagom trochę. Kurczę, no, denerwujące są te doczytywania obszarów, naprawdę. Muszę czekać. Mam nadzieję, że to się skończy wraz z doczytaniem się po raz nowy obszarów. Mamy piwnicę jakąś. Może zrobimy, jak już jesteśmy. Dla jakiejś odmiany. Zobaczymy, czy jakieś nagrody fajne dropią z tego. O kurczę. Tego się nie spodziewałem. Fajna odmiana. Od zwykłego otwierania skrzynek. Nic tam nie było dla nas poza wpierdzielką. Zajrzyjmy tam. Jestem ciekaw bardzo. Co nas czeka w piwnicy? Jedną zrobimy dla przykładu. Będziemy mieli podgląd i ogląd tego, co nas tam czeka przy okazji. Nie lepsze. Nie, chyba lepsze były buty. Tak, buty lepsze. To nie. To jest białe. Możemy to wywalić w ogóle. Idziemy dalej. Zróbmy jedną piwnicę. Podglądowo. Stricte podglądowo to miałem tylko. Kryjówka świętych. To nie wydaje mi się, aby tu święci byli. Raczej coś nieświętego nas tu czeka. Znając życie. Spora ekipa. Lubię to. Chciałem się podleczyć. Tak gorąco było w pewnym momencie już bardzo. No już tornado coraz bardziej przyzwoite obrażenia zyskuje, muszę przyznać. Jakaś nagroda? Jest nagroda. Zobaczmy, czy było tego warte z zachodu. Czy ulepszyli jej odbety, czy nie? Nie, nie ulepszyli. Dobra. Czyli piwnicy nie warto robić. Chyba, że do jakiegoś osiągnięcia, jeżeli zbieracie takie rzeczy. Ja niekoniecznie, więc... Myślę, że będziemy je sobie pomijać, te piwnice. Chyba, że będą z zadaniami związane, to co innego. Ale takie napotkane w dziczy mogę spokojnie darować sobie, widzę. Jest wydarzenie. Ale nie będziemy go w tej chwili robić, bo to jest chyba wydarzenie obszaru. Jeśli się nie mylę. Pominiemy to. Skupmy się na kampanii. To jest najważniejsze w tej chwili. A później sobie będziemy farmić inne rzeczy. Także w ramach zadań pobocznych. Muszę czekać. Dobra, golda zawsze warto wziąć. Daleko jeszcze? Już nie, tuż tuż jesteśmy w zasadzie. Tuż tuż. To już tutaj. Wygląda nieprzyjaźnie. Dosyć. Wielebna matka Pradia mnie oczekuje. Każdy mógł tak powiedzieć w zasadzie i dostać się do niej ją zgładzić. O, naiwniaki. Korvalar, tu nie byliśmy jeszcze. O, jest Viggo. Byliście dobrymi żołnierzami. Nie straszna była wam ani praca, ani walka, ani gorzała. Bracia, siostry, mam nadzieję, że znajdziecie ukojenie w tych płomieniach.
Vigo, co ty tu robisz? Chowa się, jak to co? A jednak żyjesz. Przyznałem się w Pradi do wzięcia łapówki od tamtej kobiety. Nie jest dobrze. Dostanę po dupie. Kiedy ze mną skończy, pewnie stracę robotę. Ej, przychodzisz do niej, prawda? Chodźmy razem. Może potraktuje mnie ulgowo, jeśli będziesz tam ze mną. Nie znoszę oportunistów. Nie znoszę. Coś tu jeszcze jest do zobaczenia? Jakieś notatki? Tylko się rozejrzę, bo lubię takie rzeczy. Tak jak mówiłem, będę się też na historii skupiał. Światłość domaga się sprawiedliwości, Vigo. I na podziwianiu widoków i lokacji. Zwłaszcza, że napracowali się, widać nad tym, naprawdę. Te motywy muzyczne nawet w obrębie jednego aktu. Genialne, naprawdę. Powiem wam jeszcze jedno. Muzyka ma własną sztuczną inteligencję. I te same motywy muzyczne z danych lokacji mogą być odgrywane przy waszych różnych wizytach. Kilku pod rząd na przykład, na zupełnie innych instrumentach te główne motywy muzyczne, więc... Oddaj się osądowi światłości, Vigo. Warto to sobie sprawdzić. Przenikanie obiektów jest słabe, kolizje i to doczytywanie się jeszcze też chwilami. Nie tu poszedłem, widzę. Zaraz to naprawię. Zdrowie się nie regeneruje, zobaczcie, samo z siebie. 190, 13 poziom, kurczę, słabiutko. Niewielu mogłoby udźwignąć ciężar. Patrzcie na swoje grzechy lepiej, cwaniaki. Stój. Oczekuje nas. Zniknął w niego. Każdy może niech tak powiedzieć. Niech nowy dowódca straży wyśle oddziały w zastępstwie sił, które straciliśmy w kopalni. A więc wracasz. Vigo twierdzi, że wykazałeś się większą odwagą niż on. Najpierw trzeba cię uczynić godnym błogosławieństwa. Świętej wojny nigdy nie zdołają wygrać niewierni. Nie miej złudzeń. To jest święta wojna. Lilith sprowadziła odwieczny konflikt do sanktuarium. I Narius nas ocali, jak mówi proroctwo. Do tego czasu mamy swoje role do odegrania. Udaj się z pielgrzymką do alabastrowego monastyru. Oczyść swą duszę. Wtedy porozmawiamy o błogosławieństwie. Okej, zróbmy. Fajne te ikony są, zobaczcie. Tutaj. Genialne. Mogę się przynajmniej na coś przydać. Zajrzyj do ruin na południe stąd. Zobaczymy później, okej. Co tu da się zrobić? Kaldeum, ciekawe, co tam się dzieje. W samym Kaldeum. Dobra, idźmy dalej. Kapliczka pokuty, pielgrzymka. No to idziemy. Od razu zróbmy zadanko. Od razu wyruszmy na szlak. No to jakiś lazaret chyba jest, zobaczcie. Nie, bazarek, a nie lazaret. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Fajnie, że ta kamera odjeżdża w niektórych momentach, żeby skalę ukazać, miejscówki. Tutaj niedaleko jest początek. Dobra, zróbmy to zadanie, jako że już jesteśmy. Nieopodal. Nie będę każdej beczki rozwalał. Trupa przy okazji przewrócę, ale... Mamy tu coś do wykonania. Witaj. No, co tu potrzeba komu? Na zachód stąd jest kapliczka, a w niej pewien relikt. Ponoć mierzy się z twoim grzechem. Ocenia cię na ciele i duchu. Wyniszcza cię. Ale wyjdziesz stamtąd oczyszczony, gotów, by stanąć przed ojcem. Mam okay, nadzieję, zobaczmy. Że nie ciąży ci zbyt wiele żalów. Dla niektórych takie rzeczy bywają zabójcze. Uważaj, dobrze? Spotkamy się na końcu. Dobrze, dobrze. Miałem swoje wątpliwości. Kapłani bez przerwy powtarzali, że Lilith powróci. No i powróciła. Chyba mieli rację. O nie... Nie jestem gotowy. A nawet gdybym przetrwał przeprawę, nie wiemy, co znajduje się na końcu. Ale myślę, że ty masz całkiem duże szanse. Jak on, kurczę, został pasowany na rycerza, słuchajcie.
Jakim cudem? Nic dobrego. Straciłem przez nią niejednego żołnierza. Ale oczyści cię przed spotkaniem z Inariusem. Dla kogoś z zewnątrz to prawdziwy zaszczyt. Jeśli można to tak ująć. Ten gość jest żywym memem, słuchajcie, pod tytułem kiedy nakłamałeś CV, ale i tak dostałeś tą robotę. Naprawdę. Dobra, co tu mamy zrobić? Mamy się udać z pielgrzymką, więc ustalmy sobie kierunek. Nie no, nie będę każdego kamienia przewracał. Legendy się chyba z nich nie posypią i tak. Ale zbierzemy sobie ziółka, jak najbardziej. Ziółka dobre i potrzebne. Nie dobra. Jestem jeszcze gotów. Zwłaszcza do ulepszania eliksirów późniejszego. Nie przedłużając, idźmy już. Wyniesienie Seraka, tu też chyba jeszcze nie byliśmy, prawda? Byliśmy, częściowo. Wisielcze pnącze, dobra, zbiorę jakoś duży powolu tutaj. I bardzo mi, ale się sieka przyjemnie. Genialne. System walki jest mięsisty, genialny, soczysty i potężny. Czuć siłę tych ciosów, czuć po prostu ile obrażeń im zadajemy. Zróbmy pielgrzymkę zatem. Co my tu mamy? Uwaga. Słuchaj, mroczna istoto. Albowiem zapuściłaś się poza zasięg światłości. Zmyj swe grzechy. Odetchnij mroźnym powietrzem. Droga ku odkupieniu otwiera się przed tobą. Ale musisz wykazać się wiarą, by nią kroczyć. Dobra. O, tu mamy to zabrać, rozumiem. Okej, okay, podejrzewam, teraz nas będą bili po pysku. Przeciwnicy, bo coś się zmieniło. Pola osądu, zobaczcie. O, są. Pieraty, miłosierdzi. No, dość poważne obrażenia im zadajemy. Nie będę się po 17 zł już wracał, bez przesady. Ej, nic nie ma, ale sporo tych przeciwników. Jak w podziemiach, słuchajcie, co najmniej. Dobra. Przycinka drobna. Ciekawe, czy w tym trybie da się zbierać. O, jest elita jakaś do zbicia, uwaga. Zaznaczone zniszczenie. Dobra, co my tu mamy? Okej, okay, następna tabliczka, uwaga. Czuj pieczenie w swych ranach. Dopuść chłód do swych kości. Przyjmij ból, albowiem agonia ciała to pierwszy znak oczyszczenia duszy. Uczyń swą wiarę silniejszą od jakiegokolwiek bólu. Troszkę fanatyzmem zajeżdża, mocno, nawet nie troszkę. Nie ma nic gorszego niż bezrozumna wiara, słuchajcie, tylko fanatyzm rodzi, on nigdy nie jest dobry. Tylko świadome decyzje i czyny mają wartość. Nie sądziłem, że będę moralizował przy okazji diabla, ale tak mnie po prostu odrzuca idea fanatyzmu jakiegokolwiek. O, świetnie, złożę rudę jak najbardziej, przyda nam się do kowala, jak będziemy ulepszać ekwipunek. Na razie tego nie ulepszam, bo na razie za szybko levele bijamy, nie znajdujemy też na tyle dobrego sprzętu. Może jakąś legendę czy coś, padnie nam w ręce, dobra, to warto będzie w nią zainwestować. Na razie zbieram zasoby na midgame, przed endgame'em, czyli na ulepszenie postaci takie, żeby ten lot skończyć, bo jako treść postfabularną, czy w ramach fabuły jeszcze nie wiem co tam będzie. Nic nie czytałem, gram na świeżo i fajnie, i zachwycam się wszystkim, sam odkrywam to w naszym tempie. Zobaczmy, rozwalmy. Ach, się świetnie, walka jest fenomenalna po prostu. Fenomenalna. Dobra. Trzeci punkt na mapie pielgrzymki, tak? Spójrz na górujące nad tobą szczyty. Poczuj swoją małość. Znajdź w sobie pokorę. Zaakceptuj swoje miejsce w wierze w Ojca. Bo to On wskazał nam drogę. Kolejny raz. Lecimy. Lecimy. Ten posążek trzeba przenosić. Dobra, rozumiem. Zniesienie namoszczonego, tak? Zobaczmy, co nas tam czeka. Poza bandą przeciwników po drodze.
Jak na razie te elity i bossowie kampanii nie byli zbyt mocni, ale mam nadzieję, że to się nie zmieni. Nie mam dobrze wyekwipowanej postaci, mam tylko kilka złotych przedmiotów. No nie tak kilka, jak na 13 razy to całkiem sporo. Ale legendarnie poleciała żadna jeszcze. I dobrze, że fiński dropy legend. Tak bardzo chciałem tego. I wszyscy chyba, wielu z was chciał, żeby nie było takich Diablo 3, że deszcz legend tam po prostu i inflacja od ich zabija, słuchajcie, cały, jakby całą przyjemność i ekscytację z rozgrywki, kiedy już wypadnie. Bardzo się cieszę, Blizzard, udało wam się to naprawdę wiele. Nie zepsujcie tej gry mikropłatnościami, błagam. Ten potencjał trzeba rozwijać, a nie zabić i ukręcić mu łeb. No ale to nie są decyzje już studia deweloperskiego, tylko niestety wydawcy. A znamy wszyscy zapędy pełne chciwości Activision Blizzard. Oni też wypisali na tablicę dawno temu, wchodząc do pierwosadu chciwość. I to z 10 razy, znając Activision. Jest jakiś boss? Jest. Uwaga, ten mocno bije. Ale z tornadą jesteśmy w stanie go wyrodować, całkiem ładne. Naznaczony nienawiścią, teraz naznaczony śmiercią został. Trwale, mam nadzieję. Okej, okay, już chyba ostatni. Zbliża się koniec twojej pielgrzymki. Przedostatni w takim razie. Zajrzyj w głąb siebie. Odnajdź wiarę. Poczuj, jak wypełnia pustkę w twoim wnętrzu. Pamiętaj, bez wiary jesteś niczym. Trzymaj się światła i o tym nie zapomnij. Dobra, dajcie posążek i idziemy dalej. O, nie zmieniło się już. To już chyba koniec. Pokonaliśmy wszystkich przeciwników, wydaje mi się. Wszystkich na tej trasie. Młot jakiś lepszy. No proszę. Bardzo ładnie. Zwłaszcza, że my nim atakujemy. O, świetnie, kolejny miecz dwuręczny. Mam nadzieję, że nie jest lepszy od naszego, bo ja chcę, chciałbym przy złotym zostać bardzo. Plus 30. 90 do krytycznych. Porównajmy sobie. 12 do wszystkich współczynników, ten ma 11. Obrażenia od umiejętności głównej, 22 do siły. No nie, nie chcę go zmieniać wcale. Mam lepszy, uważam. A ja sobie naokoło pójdę, bo nie byłem tu jeszcze. Kurde, wiedziałem, trzeba było wejść tamtędy, słuchajcie. Ale nas wykorzystali podstępnie i perfidnie. Idźmy dalej. A teraz będą zabawy przy spinaczce, coś mi się zdaje. Z kozłoludami. Zaskoczyli nas trochę. Ciekawe, że jakbym szedł tędy, to muszę tu samo czekać. By ich zaatakowało nas. Myślę, że tak. Obawiam się, że tak. Skrzyneczkę widzę. Jestem prostym człowiekiem. Widzę lód, to idę po niego. Ostrze w bucie. Dobra, weźmy. Jak może być sztylet lepszy od toporka? No nieważne. Wiemy, co tylko itemizacja w grze. Co my tu mamy? Osiągnięto cel podróży. Uwaga! Skończyliśmy pielgrzyma? Chyba tak. Przyznaję, lubię grać w karty. Przecież to nie grzech. Ale ta łapówka. Przez to, co zrobiłem, zginęli dobrzy ludzie. Czy to robi ze mnie złego człowieka? Zawsze taki będę? Po prostu cholera. Modlę się. Dlaczego to nie działa? O, udało ci się. Przynajmniej tobie. Masz wieści od Pradi? Niedługo z nią pomówię. Ale zmieńmy temat. Za chwilę spotkasz się z samym ojcem Inariusem. No proszę. Wiesz, nie wszyscy od niego wracają. Oby tobie się udało. W końcu jestem ci winien kolejkę. Myślę, że dużo więcej niż to. Jesteś mi winien przemianę swojego życia. Nikczemniku. Dobra, idźmy tam. Fajny odjazd kamery. Bardzo mi się podoba lokacja. Proszę. Złoto się wala. Bogaty ten naród, skoro muszę złoto czekać. Mają na rozsypanie, na zatracenie. Co my tu mamy? Zbadajmy sobie lokację. Ja lubię to podziwiać. Zwłaszcza twórcy naprawdę przygotowali kawał gry. I świata tej gry także. Jak się odbierało nagrody za te całe? Zobaczmy sobie. Gdzieś dało się odebrać nagrodę za... Tylko gdzie to było? Dobre pytanie. Kolekcje? Mapa? Nie, to też nie tu. Społeczność? Także nie. Wyzwania, postępy. Gdzieś to odblokujemy wkrótce, ja myślę. Jak poziom sławy zwiększy się, myślę. Zaraz tam wejdę, jeszcze sobie pojemniki rozwalę. Nie mogę sobie wydarować. O proszę, skrzynka za obolę. Może to zróbmy, to co ostatnio. Przed końcem odcinka, zróbmy to, jasne.
skupmy za obole klucz. Ostatnio całkiem niezła rzecz dropnęła z tego. Może coś z tego też wyleci fajnego. Będą lagi w Kiewosadzie, przygotujcie się na nie, ja jestem gotowy. Ciekawe jak to w strefach PvP będzie działać, zobaczymy już wkrótce, bo jeżeli w mieście są takie lagi przez obecność innych graczy, to jak, kurczę, pozycjonować się albo dokładnie atakować, na przykład barbarzyńcom pod wypiętrzenie przy takich lagach, walcząc z innymi graczami. Ciekaw jestem jak to będzie rozwiązane. Szepczący klucz, kupmy sobie za dwa od razu. Niech to będą w zapasie. Raz. Dokładnie, żeby do następnego razu nam starczyły, ale przylagowało. Od razu rozbiorę ten złom, jak już jestem w mieście, żeby dwa razy nie wracać. Rzadki też nie. Wziąć to, co zostało. Jakby coś się dobra, zepsuło, pozmieniane. To później czeka. Lecimy. Aktorstwo głosowe świetne póki co. Ciekaw jestem, kto w Inariusa się wcieli. Zaraz się dowiemy. Właśnie tam udajemy się. Zaraz po sprawdzeniu skrzynki, na którą wydałem bezcennie ciężko zapracowane obole. Jeżeli te skrzynki nie będą dropiły nic fajnego, to nie będę ich po prostu robił. Najzwyczajniej w świecie. Ja wiem, czy tak było warto. 20 oboli za parę badziewi. Można było wylosować dużo lepszy przedmiot od tego, zdaje mi się. Nie, nie będziemy ich otwierać. Ostatni klucz sobie zachowam. Będziemy mieli na trzy skrzynki porównaniem. Pierwsza była całkiem niezła, druga beznadziejna. Zobaczymy, jaka będzie trzecia. Dobra. Przechodźmy fabułę i skupmy się na niej teraz. Wejdź pod schodach do komnaty wyniesienia, okej? Na kolana! I pamiętaj, że nic nie znaczysz! Nic! Tak sekta działa, wydaje mi się, niestety. Chyba ktoś tu na megalomanie cierpi. Inarius, dawca nadziei. Nie byłbym taki pewien tego ocalenia, sądząc po tym jak działa ta frakcja. Sekta w zasadzie, tak ich będę nazywał. Dla mnie to jest sekta, nie zmienię zdania. Ich metodologia rekrutacji, podejście do wyznawców i wiele innych rzeczy skłania mnie ku takim osądom. Dobra, idźmy dalej. Muszę przemierzyć Czarne Jezioro i potrzebne jest mi twoje błogosławieństwo. Jeśli pobyt tutaj niósł jakąś naukę, to byłoby to zrozumienie, że nasze cele i potrzeby rzadko się pokrywają. Kiedyś myślałem, że znajdę sposób, by zakończyć tę wojnę, ale nie. Było tylko więcej bólu. Wszystko, co robiłem, oddalało mnie od domu, od miejsca, do którego przynależę. Ten świat narodził się z niemożliwości, a mimo tego gnij od środka, jak jego stwórcy. Ja nie... Lilith wkroczyła do starożytnego miasta. Pozwól mi za nią ruszyć. A ten świat został zmarnowany na krucjaty niegodnych. Powstrzymam ją. To koniec audiencji. Ktoś tu cierpi na megalomanie. Ewidentnie. Czyżby kompleks Boga? Wracać do Korvala. Dobra, wróćmy do Korvalar, pogadajmy z Pradią, zobaczymy jakie zadanko nas czeka. Drugie. Daleko mamy? Nie, nie tak daleko. Przyspieszę sobie ten bieg. A w jednej ręce daj radę trzymać. Jak chce, to się postara, prawda?
Idźmy do Korvalar w takim razie, do matki Pradi. Zobaczymy, jakie czeka nas zadanko następne. Daleko jest? W sumie niedaleko. Dobra, przejdźmy tam. Przejdziemy się, a co? Chociaż kawałek. Chociaż kawałek się przejdźmy. Postaram się nie wdawać w zbędne walki tym razem. Wyłącznie dojść do celu naszej podróży. Mam nadzieję, że mi to płynnie pójdzie i sprawnie. Nie jest tak daleko, więc powinno być dość płynnie. Pałasz rządzą zebrania zasobów. Okej. Daleko nie mamy w sumie. Muszę czekać. Oczywiście, że zbiorę jak najbardziej. Nie taki pusty, jak się okazuje. A co jest w takim stosie czaszek? Nic szczególnego, prawdę mówiąc. Golda, muszę nie, czekać. Będziemy mieli dużo więcej. Nie będę każdego pieńka rozwalał, ale zasoby zbieramy. To znaczy roślinki i rudę jak najbardziej. Wydarzenie jakieś się obok dzieje. Spory rozmiar, bo nie chcę na razie się tam wdawać. Wrócimy tu w swoim czasie. Jak będziemy robić zadania poboczne, to oddamy się takim przyjemnościom, jakim gościom. No proszę, taka ekipa się tu zapewniła. Ukłuczeni? Jeszcze jeden, już ukłuczony. Dobra, lecimy. Jaki to ma zasięg szarży? Całkiem spory, muszę przyznać. Całkiem spory. Już jesteśmy. Uwaga, wampir. Kierety zmocnione tarczą, to już widziałem wszystko teraz, mogę umrzeć, słuchajcie. Już bardzo blisko, cztery podróże. Może nawet kolejny level wpadnie, nim tam dojdziemy. Chcę teraz tornado na maksa rozwinąć, zanim ruszymy dalej z punktami rozwoju. O, jakaś zasadka góry, słuchajcie, nie spodziewałem się, naprawdę. Nie spodziewałem się, jakieś podziemia tu są, ale nie będziemy ich robić na razie. Poziom 13. One chyba skaluje się cały świat do naszego. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Okaże się później, w dłuższej perspektywie czasowej niż ta krótka, jaką posiadamy. Idźmy do matki Pradi, zobaczymy, jakie ma zadanie dla nas i tu skończymy odcinek. Zadanie poboczne na razie sobie darujemy. Mam nadzieję, że będzie można tu wrócić z powrotem. Błogosławieni ci, którzy chodzą w blasku światłości. Niech nasza wiara będzie niczym pancerz w obliczu napierającej ciemności. Tutaj jest dobrze, pogadajmy sobie. Wróciłeś. Chodź, nie stójmy tak na zimnie. Porozmawiajmy w środku. Porozmawiajmy, dobrze. To już ten środek? Okej, okay, porozmawiajmy. Pokuta. W oczach niebios stworzenie ludzkości było grzechem. Został wygnany. Teraz pragnie odkupienia, szansy na powrót do domu. Jak głosi przepowiednia, szansę tę da mu zgładzenie Lilit. Gdy dostąpi wyniesienia, wszyscy do niego dołączymy. Ciekawe, chciałem poznać właśnie zarys fabuły ogólny. Vigo i ja ucięliśmy sobie owocną pogawędkę. Odprawi pokutę. Zaufaj mi, jest w dobrych rękach. W mych uszach rozbrzmiewa głos ojca. Świetlista włócznia przeszyje serce nienawiści. Najpierw Lilit, potem najwyższych złych. On wybawi nas od odwiecznego konfliktu. Ciekawe, o kogo chodzi z sercem nienawiści, o Lilit czy o Mefisto, pana nienawiści. A jednak stoisz przede mną. Znam jego metody. W moich oczach uznał cię godnym. Błogosławię cię w imię światłości. Niech cię prowadzi, a także zachowa od splugawienia i grzechu. Nasze zwycięstwo zostało przepowiedziane w niebiosach. Spoko. Dobrze, teraz chyba doskonale, nowy level i mam, możemy już udać się do zadania z Nairelą w tej chwili. Fajnie, że je zrobiliśmy wcześniej. Dobrze,
Myślę, że czas rozdać punkt umiejętności do Tornada, 4 z 5. I tutaj skończyć nasz odcinek. Pójdziemy sobie oczywiście dalej linią fabularną już po nitce do kłębka, wydaje mi się, na drugą stronę. Tak, dobrze, pamiętam to zadanie z Bety. Nie będę jednak uchylał rąbka tajemnicy. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co jest dalej, zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia, trzymajcie się, pa pa!